Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Jest pan po takim krótkim objeździe Podkarpacia, spotkał się pan z rolnikami. Jakich pytań było najwięcej? No wiele pytań. Przede wszystkim pytanie o obecną sytuację rynkową, ale także dużo pytań na temat szkód łowieckich, na temat spraw związanych z melioracjami. No i oczywiście pierwszy temat, który wybrzmiał, to był ten słynny podkarpacki dym, podkarpacki, małopolski, gdzie tradycyjne polskie wędliny miały zniknąć z rynku. Okazuje się, że jest już październik, a nie 1 września. Żaden z zakładów nie upadł, żaden lekarz weterynarii nikomu tej produkcji nie wstrzymał. I czyli akurat, tego problemu nie ma. I akurat wędliniarze, którzy byli na spotkaniach, wypowiadali się, że tego problemu rzeczywiście nie ma. Natomiast mają 3 lata na to, żeby jeszcze udoskonalić swoje zakłady, a jedno możemy wspólnie zapewnić z weterynarią i z tymi przetwórcami, że wędliny produkowane na Podkarpaciu, w Małopolsce, w tych tradycyjnych zakładach są rzeczywiście najwyższej jakości i konsumenci o tym są przekonani. Więc nawet oni mówią, że jeśli chodzi o konkurowanie na rynku, nie muszą obniżać ceny, bo wartość produktu sama się broni. Natomiast te pozostałe oczywiście związane z embargiem rosyjskim, no z właśnie całą sytuacją. Ja bym chciała pana zapytać przede wszystkim o to embargo. Problem z wędzeniem troszeczkę się rozszedł z dymem. Natomiast już go nie ma. Już go nie natomiast ma, więc mówimy teraz głównie o skutkach embargo rosyjskiego. Do podkarpackiego oddziału Agencji Rynku Rolnego wpłynęło 23 wnioski o takie odszkodowania. To jest stosunkowo mało, bo początkowo 81 rolników zgłosiło taki wniosek. Skończyło się na 23 wnioskach. Czy tak jest w skali całego kraju? To znaczy, czy rolnicy troszkę się przestraszyli? Otóż, pani redaktor, nie są to pełne dane. Rozmawiałam przed chwilą z szefem agencji. To chociażby z systemu de minimis pomocy dla czarnej porzeczki i dla wiśni skorzysta ponad 900 rolników, którzy złożyli wnioski, więc w tym systemie wycofania z rynku pewnie skorzysta także sporo większa grupa. To jeszcze mamy 2-3 dni na to, żeby wpływały zgłoszenia pocztą, więc poczekajmy do końca. Natomiast widać wyraźnie, że w skali kraju na pierwotnie zgłaszaną grupę ponad 12 tysięcy rolników, około 1,5 tysiąca rolników swoje zgłoszenia podtrzymało. Tam były myśli, jak to się na kwoty przełoży? Bo na początku było tak, że ta kwota polska była tak duża, że właściwie cała ta kwota przeznaczona dla wszystkich państw Unii Europejskiej była taka sama. Ta kwota polska była duża, dlatego że instrument wprowadzany przez Komisję Europejską był od samego początku źle skonstruowany. Gdyby polskim rolnikom do wyczerpania limitu pozwolono wycofywać produkty z rynku i otrzymywać rekompensatę od razu, to z pewnością ceny na rynku nie spadłyby tak głęboko, jak to miało miejsce chociażby w przypadku jabłek przemysłowych, a rolnicy sprzedawaliby chętniej na produkcję niż na wycofanie. Mamy bardzo dobry efekt, jeśli chodzi o wycofanie produkcji na cele charytatywne i tu spisały się wszystkie jednostki, wszystkie zakłady, które taką działalność charytatywną prowadzą. Mamy w tej chwili około 9 tysięcy ton owoców i jabłek, warzyw zgromadzonych na te cele. Ten program będzie dalej kontynuowany, natomiast rzeczywiście rolnicy nie chcieli swoich produktów biodegradować, niszczyć tej produkcji, a więc raczej decydowali się na niższe ceny sprzedaży na rynku niż na wycofanie i ten instrument będzie wykorzystany w wielkim stopniu. Wszystko wskazuje na to, że w granicach 14-15 milionów euro środków w ramach wycofania polscy rolnicy zagospodarują. Jestem przekonany, że będzie to w Europie i tak najwyższa pula. Natomiast już wczoraj podpisaliśmy pismo do Komisji Europejskiej. W poniedziałek będzie nad tym obradował specjalny komitet poświęcony rolnictwu, SCA, który będzie decydował i o wysokościach stawek, ale także będzie decydował o tym, co zrobić ewentualnie ze środkami, które z tego projektu 125 milionów pozostają. My chcemy, żeby on był dalej kontynuowany, chociażby przede wszystkim na cele charytatywne, a niekoniecznie na wycofanie poprzez przeznaczenie na cele nieżywnościowe. Zobaczymy, w poniedziałek będzie wiadomo. Jeśli już stawki zostaną ustalone, a polski postulat jest stały, nie dzielić rolników na zrzeszonych i niezrzeszonych, żeby niezrzeszeni otrzymali te same stawki, co rolnicy zrzeszeni. Jeśli te stawki zostaną ustalone, to niezwłocznie zaczniemy rolnikom wypłacać rekompensaty z naszych środków budżetowych, bo one są później refundowane przez Komisję Europejską. Jak pan myśli, jak szybko to może nastąpić? Kiedy rolnicy mogą się spodziewać pierwszych rekompensat po waszych rozmowach? Więc myślę, że jeśli w poniedziałek zapadną
zapadną decyzje o wysokości stawek, to my jesteśmy gotowi w ciągu 2 tygodni uruchomić już te płatności i przekazywać środki rolnikom. Natomiast oczywiście dla nas rekompensaty, jako dla budżetu, wpłyną zdecydowanie później. Część rolników jednak nie zdecydowała się sięgnąć po te rekompensaty. Za to zdecydowała się na przykład tanio sprzedać jabłka. Chyba tak jest, bo w hipermarketach na przykład możemy bardzo tanio kupić polskie jabłka. Jak pan myśli, na czym ten problem polega? W hipermarketach tak, na bazarach już nieco inaczej to wygląda. Na bazarach dobre jabłko, żeby kupić, to trzeba zapłacić 2,50, 3,50. Natomiast w hipermarketach, ja zwróciłem na to uwagę kilka tygodni temu, żeby nie kupować tam jabłek, bo przymuszanie rolnika do sprzedaży jabłek za 40-60 groszy jabłek wysokojakościowych do supermarketu było rzeczywiście nieuczciwe. Ale te supermarkety podjęły wspólną decyzję i to się chwali, podjęły wspólną decyzję promocji polskiego jabłka i Jembo Polskie, nie tylko na rynku polskim, ale także na rynkach zagranicznych. I mam nadzieję, że to w jakiś sposób także wzmocni popyt na polskie jabłka. Więc tutaj interesy są bardzo mocno zróżnicowane. To, na co zwracałem uwagę wczoraj także w Warszawie na rozpoczynającym się forum spożywców, to tam zwróciłem uwagę na to wzajemną odpowiedzialność w łańcuchu żywnościowym handlowca, przetwórcy, dostawcy i rolnika. Żebyśmy w sytuacjach kryzysowych nie próbowali wykorzystywać tego najsłabszego ogniwa. Na ogół tym najsłabszym ogniwem jest rolnik dostawca, bo jeśli obniżymy jego zdolność, potencjalną zdolność produkcyjną, doprowadzimy go do bankructwa, no to z pewnością w przyszłym roku czy za 2 lata jako konsumenci zapłacimy dużo więcej. Więc dla nas konsumentów najważniejsza jest stabilizacja, stabilne ceny, temu służy wspólna polityka rolna, temu służą te rekompensaty, temu służą dopłaty powierzchniowe do produkcji czy dopłaty produkcyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I to także muszą zrozumieć uczestnicy łańcucha żywnościowego, a więc handlowcy i przetwórcy. Czyli konsumenci wcale się nie powinni cieszyć z tego, że te jabłka są po złotówce? Nie, konsumenci nie mogą się cieszyć wtedy, kiedy kupują jakiś produkt po cenie dumpingowej poniżej kosztów wytwarzania, bo muszą sobie zdawać sprawę, że część producentów wtedy z rynku wypada, a ci, co pozostają, odzyskują wartość tego rynku w roku kolejnym. To, co istotne, w związku z rosyjskim embargiem, no jednak polscy konsumenci generalnie nie zbiednieli. I także niech pani zwróci uwagę, że i wędliny w sklepach, i także produkty nabiałowe zbyt mocno nie staniały. A więc to wymuszanie... Jabłka też nie powinny. Jabłka też nie powinny stanieć. To wymuszanie ceny właśnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z tym surowcem, a więc jabłko, kiedy nie jest przetworzone, próbuje się na nim wydusić cenę jak najniższą od rolnika, od producenta. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z produktami mleczarskimi czy mięsnymi, one wysoko przetworzone, na półce w sklepie ceny nie zmieniają, ale rolnik jako dostawca ma cenę bardzo mocno obniżoną. Więc tu jest ten problem, gdzie zachęcam od co najmniej 7 lat rolników do tworzenia grup producentów, ale także do przetwarzania i sprzedaży. I w ramach tego nowego programu rozwoju obszarów wiejskich będziemy mieli specjalnie dedykowane programy dla grup. Czyli rodzaj klastra rolniczego, takiego zaczynającego się od rolnika, kończącego się na sprzedaży? Rodzaj klastra, gdzie w ramach organizacji producenckiej, grupy producenckie połączone w organizację, wspólnie z przetwórcą będą mogli rzeczywiście uzyskać wyższe dofinansowanie, bo w ramach organizacji 15 milionów na taką organizację, w ramach grupy 3 miliony, ale też ten istotny dla Podkarpacia program inwestycji w małych gospodarstwach rolnych. 60 tysięcy złotych na małe gospodarstwo, które dzisiaj ma 3-5 hektarów, nie ma perspektywy wielkiego rozwoju, ale jeśli połączy się 5, 8, 10 takich małych gospodarstw, Wtedy wspólnie, bez udziału własnego, to jest 60 tysięcy złotych, bez udziału własnego. Zainwestowane te 600-800 tysięcy wspólnie na zakup maszyn i urządzeń do pracy w tym gospodarstwie, tam będą preferowane takie kierunki produkcji jak właśnie ogrodnictwo, warzywnictwo, czy chociażby hodowla drobnego inwentarza. Zakup urządzeń do przetworzenia tego produktu wytworzonego w gospodarstwie i ewentualnie mały, przyzagrodowy, na wsi taki sklepik, gdzie kilkunastu, kilkudziesięciu rolników sprzedaje produkty świeże, wczoraj wytworzone z własnego gospodarstwa, dziś podane w sklepie. Jestem przekonany, że chętnie przyjadą konsumenci i z Rzeszowa, i ze Śląska do tego typu grup rolniczych. Panie ministrze, na jakim etapie jest sprawa sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych właśnie? Różnych rzeczy związanych z... Sprawa jest bardzo zaawansowana. Jesteśmy na etapie końcówki rozporządzeń, które poszerzają listę tych produktów, robią ułatwienia w zakresie wymagań weterynaryjno-sanitarnych, ale jednocześnie także jest w Sejmie poselski projekt ustawy,
który mam nadzieję do końca roku będzie uchwalony. Zależy nam właśnie na tym, żeby do końca tego roku zrobić oprzyrządowanie prawne dla przetwarzania produktów w gospodarstwie i sprzedaży bezpośredniej. Na ile to ułatwi życie rolnikom? To znaczy, co będą mogli więcej sprzedać? Co już wiecie na ten temat? Co będą mogli więcej sprzedać? Takie właśnie małe gospodarstwa jak na Podkarpaciu, 5, 10, 15, 20 gospodarstw połączonych w taką grupę, kiedy przetworzą własne produkty, będą mogli je sprzedać bezpośrednio nawet w tym własnym sklepie, bądź też zaoferować innemu sprzedawcy detalicznemu, bo ta sprzedaż detaliczna u pośrednika będzie także dla rolników przetwarzających w swoim gospodarstwie dozwolona. To są dodatkowe pieniądze, które zostaną w tym gospodarstwie, w tej rodzinie, więc jest szansa, żeby na tych kilku hektarach przy wykorzystaniu także systemu dopłat bezpośrednich, bo o tym ciągle zapominamy, że do kilku krów, do kilku owiec, do kilku kóz będzie ta dodatkowa dopłata, że jeśli w gospodarstwie zamiast żytka i ziemniaków dojdzie jeszcze jakaś roślina motylkowa, to jest kolejne 320 euro do hektara dopłaty bezpośrednie, więc te gospodarstwa produkcyjne, towarowe będą mogły uzyskać nawet 700 euro do hektara dopłat. Czyli konsekwentnie chce budować konsekwentnie zachęcacie rolników do tego, żeby byli przedsiębiorcami. Gospodarstwo rolne to jest przedsiębiorstwo, ale żeby nie byli przedsiębiorcami konkurującymi ze sobą, żeby się nie izolowali, żeby byli przedsiębiorcami współpracującymi. Myśli pan, że to jest możliwe? Z polską mentalnością? Jest to możliwe, skoro udaje się to Austriakom, skoro udaje się to w Bawarii, udaje się to w Szwajcarii, to myślę, że nie jesteśmy mentalnie bardzo odlegli. Unijne dopłaty w tym mają pomóc? Zachęcić? Unijne dopłaty są tak skonstruowane właśnie, jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, żeby można było to robić. Dlatego spotykam się dzisiaj z rolnikami, dlatego włączam to także bardzo szeroko ośrodki doradztwa rolniczego. Ja wierzę także, że ten podkarpacki ośrodek doradztwa rolniczego włączy się aktywnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w szkolenie, przygotowanie i budowanie tych grup, bo to od aktywności doradców będzie zależało, ilu rolników przekonają do tego, że warto wziąć te 60 tysięcy na inwestycje w małym gospodarstwie, ale jeszcze bardziej opłaca się, kiedy osiągnie tą podstawową wielkość ekonomiczną to małe gospodarstwo, żeby sięgnąć w drugim programie Modernizacja Gospodarstw, a tam są już dotacje w wysokości 200, 500 czy 900 tysięcy na jedno gospodarstwo. Nowa perspektywa unijna się właśnie rozpoczyna, czyli warto już teraz myśleć o tym, co już zrobić, żeby jak największą pulę pieniędzy sięgnąć, jesteśmy, z jakich programów. Jesteśmy na końcówce negocjacji programu rozwoju obszarów wiejskich z urzędnikami komisyjnymi. Mam nadzieję, że do końca listopada te negocjacje zakończymy. A to jest dobry czas na to, żeby doradcy w tej chwili już przygotowali rolników do określonych ich propozycji, ich potrzeb. Muszą rozpoznać możliwości i potrzeby. Możliwości rolników i potrzeby lokalnego rynku. Możliwości rolników i możliwości także w ramach tej dużej organizacji kilkunastu grup również eksportu, bo my jesteśmy dzisiaj wspaniałym eksporterem produktu towarowego wytwarzanego w dużych gospodarstwach, przy dużych zakładach przetwórczych. Ale przecież możemy być naprawdę wielkim eksporterem żywności ekologicznej, żywności podwyższonej jakości. Podkarpacie, Małopolska są do tego szczególnie predestynowane, żeby rzeczywiście w ramach produkcji żywności podwyższonej jakości albo przez organizację, bo trzeba wytworzyć produkt jednorodny, zaczęli eksportować te wyższej jakości, droższe produkty na rynki europejskie. Czyli niekoniecznie trzeba mieć gospodarstwo, które ma 50 hektarów, można mieć mniejsze, ale działać w grupie. Działać w grupie i mieć gospodarstwo produkcyjne. Nie liczyć na to, że tylko i wyłącznie dorabiam poza gospodarstwem, ale mogę tak przekształcić, przebudować własne gospodarstwo, żeby zarabiać więcej z własnego gospodarstwa. Warto o tym pomyśleć jak najszybciej, bo tak jak pan mówił, niedługo będzie można już składać wnioski i sięgać po konkretne pieniądze. Bardzo dziękuję. Dziękuję Moim państwa gościem był pan Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję bardzo.